Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, ja jestem oczywiście Tościk Szczypson i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku no, na pewno będzie się działo, jak to w każdym odcinku. Ale zanim macie, słuchajcie, 3 sekundy na zostawienie łapki w górę, to 3, 2, 1, 0. Komu się udało, napiszcie w komentarze, pochwalcie się, czy jesteście szybcy, czy też jesteście wolni. Prawda. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy dalej rozwiązywać zagadkę związaną z starym dębem i tak dalej, ponieważ to mnie troszkę zasmuciło i no szczerze przyznam, że nie mam pojęcia, od czego to jest. Ta minka przypomina Herobrine'a, ale nie wiemy, czy to na pewno Herobrine, tak tylko przypuszczaliśmy. Słuchajcie, no mi się wydaje, że jest to coś niebezpiecznego i mi się wydaje, że to coś będzie nas tutaj nawiedzać przez następny jakiś czas, więc warto to tutaj, warto rozwiązać zagadkę i wiadomo, pozbyć się problemu, póki jeszcze można. Na początku, co to są za tabliczki? Czekajcie. Lawą pod mnie aha, bo to od tej strony. Szukaj mnie pod lawą. Co jest? Ktoś ułożył słowa i pozawieszał mi je na okna. No i chyba mamy kolejną wskazówkę, gdzie mamy iść. To jest, nie wiem, coś szalonego. Nie wiem nawet co powiedzieć. Ale dobra, pod lawą. Gdzie jest lawa? Gdzie jest lawa w Palionowie? Lawa w Palionowie. Jedyna lawa, jaka mi przychodzi do głowy, to jest tam, gdzie jest parkour. I mam nadzieję, że to nie będzie tam, ponieważ będziemy musieli parkoura przeskakiwać, a to będzie niefajne. I w ogóle jak tam znaleźć pod lawą? Tam jest rozlana lawa całkowicie. Gdzie jest jeszcze lawa? Lawa. Wiem, gdzie jest jeszcze lawa. Lawa jest jeszcze w tym. Załóżmy sobie elytrę. U mnie tutaj w tym nielegalnym biznesie, tam miałem kosz na śmieci taki, pamiętacie? I w tym koszu na śmieci może, ale pewności nie ma, może coś pod tym by to miało być. Gdzie tam, w tamtym miejscu. Czyli tu mamy villagera pod tym, którego, na którym są przeprowadzane eksperymenty. Akurat aktualnie jest przeprowadzany jeden eksperyment, jak długo jest w stanie przeżyć na 3 kratki na 3 bez jedzenia. Czekajcie, to jest w tamtą stronę, tak jakby. Nie wychodź, mordo, dobra? Nie wiem, jak się tu zatrzymać. O, mam. Dobra, teraz już nie wyjdziesz. Gdzieś tu by to miało być, czekajcie. Chyba tu jest lawa pod tym. No nie, to nie jest pod lawą. To, znaczy, może i jest, ale nie w tym miejscu. Dobra, czyli to miejsce możemy odhaczyć, że to nie jest tutaj. O, i straciłem chyba... Ajajaj, straciłem jeden stone brick. Będę musiał to naprawić później. O, ten stone brick był stąd. Dobra, to nie jest ta lawa na pewno, bo pod tym nic nie ma. Tam jest nawet stone, więc wiadomo, że tam nikt nie kopał. No chyba, że ktoś był cwany i specjalnie zostawił stone, żeby ktoś myślał, że tam się nie kopało. No, nie wiem, zobaczymy. Jeżeli nie będziemy mogli znaleźć, to jeszcze tutaj wrócimy, ale jeszcze poszukajmy gdzie indziej. Gdzie jest jeszcze lawa w Palionowie? Szczerze przyznam, że... Poza kopalniami, ale kopalnie to by było zbyt trudne, w sensie obawiam się, że to będzie tam miejsce, gdzie jest to parkour, no bo tam jest tak naprawdę najwięcej lawy. No w sumie, szczerze mówiąc, o nie, przeskoczyłem sobie przez to, przejdźmy normalnie przez most. Szczerze mówiąc, nie mam totalnie pojęcia, gdzie może być lawa jeszcze. A wiem, tu jeszcze w moim statku jest lawa, więc możemy tutaj zobaczyć, tam jest w ogóle posąg, który kupiłem we wczorajszym odcinku. Mam nadzieję, że widzieliście, jeśli nie, no to koniecznie musicie wrócić i teraz obejrzeć ten odcinek, żeby nie być w plecy. Dobra, lawa, tu jest lawa, w tym miejscu, ale czy to będzie pod tym? Zróbmy może tak, wkopmy się tutaj na 3 kratki, tak? O, i gdzieś na bok. Tam powin... tu ta lawa jest, tak. Czyli to nie to, a z drugiej strony... Oj, nie tak tutaj. No i też nie. Dobra, czyli to nie tutaj. Kolejne miejsce, które odhaczyliśmy i które nie jest tym miejscem, o który chodzi. Tu mamy fajny tunel, który ostatnio zrobiłem, który pozwoli nam na przejście... A to? Co to jest? Tu jest jakaś lawa, może? Halo, halo? A nie, tu jest pochodnia. I zombiaczki. No to może niekoniecznie to jest to, chyba nie to. Do czego to prowadzi w ogóle? A, już wiem. No, dobrze, dobra. To jest miejsce, w którym Neon miał ten... to, co mnie zmusił do współpracy z nim. Więc to nie tutaj. Gdzie jest lawa jeszcze? Ej, naprawdę, nie mam pojęcia. No, znaczy wiem, no jest lawa jeszcze tam, ale... Chciałem posprawdzić wszystkie inne i dopiero tam, bo tam spędzimy trochę czasu, zanim coś znajdziemy na pewno.
No ale dobra, lećmy tam, zobaczymy co tam jest po prostu. Jeżeli coś tam będzie, no to, no to będzie, no i tyle, nie? Dobra, czekajcie, ja bym tu przeszedł. No... Dobra, idziemy na piechotę. O nie, najgorzej, my będziemy musieli przejść ten parkour. Chyba, że sobie tak go przelecę. Wow, 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 wow. Dobra, tu jest, tak, możemy, dobra. Oszukane, oszukane, ale to teraz nie mamy rywalizacji. I tu gdzieś w tej lawie. No widzicie, ile tu jest tej lawy? Przecież nie ma szans, żebyśmy my to znaleźli. To jest szok. Przecież to jest niemożliwe. Ale już jestem mistrzem tego parkoura. Gdzie tu może coś być? Może być w którychś tych spadach, że tak jakby ta lawa się tam zapada, ale ja nawet... O, może lepiej sobie założę tą zbroję. Nie mam nawet fire protection, więc nie mam ochrony przed ogniem. No to za bardzo nawet nie mogę wskoczyć do tej lawy, bo to i tak mnie będzie bić wtedy. A to... Ej, tego nie było tutaj. Czekajcie, jak tam cofnąć? A, w tą stronę już nie jestem takim mistrzem. W tą stronę już nie jestem takim mistrzem. Ajajaj. Niebezpieczeństwo. Czekajcie, czekajcie. Jakby to tu zrobić? Dobra, cofnę się normalnie, ale... Ej, tam jest strasznie daleki skok, my tego nie przeskoczymy nawet. No przestań się palić, przestań się palić. Trzeba skakać, żeby to ugasić. Cuk, 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 cuk. Już, już, już. O, super, dzięki. O, o, dobra, udało nam się. No nie ma szans zrobić tego skoku, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, słuchajcie. No ale to może być tamto coś, nie? Bo tam jest zakończenie, no to wiadomo co to jest. Ej, chyba, że tam by też to mogło być, ale... Tam nawet nie jesteśmy w stanie za bardzo jak dojść, chyba, że tak. Ała, 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 mordziaty, mordziaty. Chyba tak nie damy rady przejść po tym. No, przestań się palić. A, możemy tak wejść tu na górę? A, tu są barier bloki, patrzcie, że nie można było tego oszukać, tak. Ajajaj, dobra. No, ogaście! Dobra. No to sprawdźmy to może. Jak to nie będzie to, no... Ale to wydaje mi się, że to, no bo... To tam było od zawsze, a tego tu nie było. Dobra, przeskakujemy. Boję się, nie wiem, czy nam się to uda. Raczej nam się to nie uda, bo to jest daleki skok strasznie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli zostawicie duży łapek w górę, to mi się uda. Uwaga. 3, 2, 1... Ajajaj, nie doskoczyłem! Tego się nie da zrobić, ten skok jest za duży, ja skoczyłem perfekcyjnie. Chyba, że to by trzeba było tak na samym końcu krawędzi wyskoczyć i wylądować tu. Przestań się palić, przestań się palić, bo ja nie wiem, co mnie tam czeka następne. No, 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 no. Już! O, dobra. I tu jest... Chyba to... Ej, tu coś jest. Wyjdziemy stąd później? Jakoś wyjdzie... Aj... Co to jest? Słuchajcie, co my w tym momencie znaleźliśmy. Król dusz. Ja nie mogę, jaki straszny. I to jest ten ktoś, kto mnie nawiedza. Bo mi zostawia ten, ale to jest tylko jego posąg. To nie jest jego postać prawdziwa. Bo jak widać jest tylko głowa. Skrzynki są jakieś. Puste, wszystkie puste. Tu za lawą coś jest. Ej, to by trzeba było sprawdzić. Tam klikam prawie przycisk myszy, żeby jakiś guzik może znaleźć, ale chyba nic nie ma. Tu na górze też nie. Też chyba nie, ale czekajcie, możemy sprawdzić jeszcze tak. Oj, a załóżmy selitrę, bo potrzebujemy do tego. O! Nie wiem, czy próbować przez to przechodzić, czy nie. Możemy spróbować to zamurować. O! I tu coś jest? Aha. Ała! Ła! Ała! Ała! Nie, to była pułapka! To była pułapka na nas! To była pułapka! To była pułapka na nas! On chciał, żebyśmy to zrobili! Straciłem wszystkie swoje itemy! Wszystkie! Mój miecz zenchantowany, całą zbroję i elytrę! Ja się zaraz popłaczę! O nie! O! Wszystko stracone. Totalnie wszystko. Nic totalnie nie mamy. Wszystko spłonęło w lawie. Zajdę tam, zobaczę, może coś, może cokolwiek. Ja chcę zobaczyć najpierw... Przede wszystkim chcę zobaczyć, jak to się stało, że ta lawa na nas spłynęła. Bo nie było jak wtedy, wiecie o co chodzi. Ja tam wchodzę na dół i nagle to mnie zalało od drugiej strony i nie miałem nawet jak uciec stamtąd. To jest po prostu niemożliwe. To była pułapka na nas jak nic. Złapał nas w pułapkę ten król dusz. I straciliśmy wszystkie itemy, totalnie wszystko.
Ja nie mogę. Co teraz zrobimy z tym? No ja... Będę musiał nowe itemy jakoś ogarnąć. Dobra, idziemy znowu tu dookoła. Bo tego się nie da tak przejść, chyba że... Aha, oszukany system, oszukany system. Dobra, ale i tak nie ma mi do śmiechu za bardzo, bo... O nie, i to będą... Dobra, są otwarte tam drzwi, więc uda nam się to przejść. A, to nie damy rady tak przejść chyba. A, nie oszukamy tego tak, bo są też barier, bloki i tak dalej. Dobra, przechodzimy na szybko to. Wiadomo, nie cały parkour, ale to tam będziemy musieli przebiec tak na szybkości. Na szybkości. O, masakra. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na Discorda. Miałem wrażenie, że ktoś przebiegł obok mnie. Serio. Tu jak tak przeszedłem, to miałem wrażenie, że ktoś przebiegł przez te drzwi w tamtą stronę. Bo aż do mnie piszą ludzie teraz. No, naprawdę, miałem takie wrażenie, jakby ktoś przebiegł obok. To są jakieś, nie wiem, czy to już są z widy jakieś halucynacje, czy co? Nie mam pojęcia. Dobra, przeskakujemy tam, tylko teraz ja spłonę na pewno. Bo ja tam nie doskoczę. Czekajcie, zróbmy takiego trika. Weźmy sobie piasku trochę. I sobie tam podsadzimy pod siebie. Wydaje mi się, że damy radę to tak zrobić, ale pewności nie mam. Czekajcie, zróbmy z... O kurczę, prawie wpadłem. Dobra, dajmy... O, dobra, i tak damy radę przejść bezproblemowo. Dobra, super. Z drugą stronę też damy radę. Dobra, schodzimy. Widzicie, jak to się rozlało? Jak to mnie tam zaskoczyło? Czekajcie, zamurujmy tutaj z tej strony. Bardzo wątpię w to, że tam jakiekolwiek itemy się ostały. Wydaje mi się, że nic. Ale tu zamurowałem w sumie, to z drugiej strony nie wiadomo, co się stało. Rozwalmy to, rozwalmy to. Mam trochę nadziei. Troszkę nadziei mam, ale niewiele. Wydaje mi się, że nic. O, nic tam nie ma. Wszystko spłonęło. Nie mam nic. Totalnie w tym momencie nie mam nic, tak naprawdę. W sensie same diamenty nic nie znaczą, bo nie mam levela, więc nawet nie zenchantuję tego wszystkiego, co miałem do zenchantowania. O, nawet nie wyjdę teraz, więc super. Teraz to już możemy się zabić nawet, więc dawaj mi tą lawę tutaj. Możemy się spalić. No nie wiem, słuchajcie. Musimy teraz na przede wszystkim zdobyć nowe itemy. W tym momencie Król Dusz z nami wygrał. Jest 1-0 dla niego, pokonał nas. Zrobił na nas pułapkę, w którą sami wpadliśmy i którą sami aktywowaliśmy. W sumie ja aktywowałem. Jestem strasznie zły na siebie, ale mam nadzieję, że mi się to zwróci jakoś. Musimy go dorwać, zmuszę go do tego, żeby oddał mi moje itemy. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia do następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Za niedługo obiecuję, że odpalę live'a, tylko teraz jak jest weekend, jestem wyjechany. Jak odpalę live'a, od razu zrobię rozlosowanie na pluszaka z Minecrafta, którego wykrywa oczywiście top donator miesiąca za luty. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, na razie, pa pa.